Ej. Taki mały komodanty? Cześć. To jest Aliny ojciec. A jest zapałka? Nie ma. Ja nie palę. A ty masz. Tu powinna być. A co może? No zawsze jest pod spodem taka jest zapałka i... To są moi rodzice, a tamten drugi grób, ta Maria Kaczycka to jest mama mojej mamy, a ta Stefania Tymofiejew to jest siostra mojej babci. Właśnie leży Sergiej, siostra twojej babci. Jej mąż, mój dziadek i Rudolf, ich syn. Ten, co kartofle na zdjęciu tam widziałeś, kopał. A w 13 roku? Rudolf. Fajny los.
po niemiecku, ja nic nie zrozumiałem. Co on mi... Ja tak stoję, patrzę na niego, on mi mówił po niemiecku, ja nic nie zrozumiałem. Ja zrozumiałem, że to nie mój język, nie? I ja mówię żonie, żona, ty jesteś, rozumiesz? Bo jak ja byłem w Szwecji, to ja się po angielsku, to ja się dobrze. No, moce, to jeszcze, angielski to, znasz dobrze? Tak, nie, nie dobrze, no ale może zrozumieć. I coś może jeszcze tam odpowie, nie? Tam, widać nas? Tak dobrze, ale... Niemieckie to w ogóle to nie mój język. Syn nas uwiecznia na tym. Grzesiu. Ale to nie ja. Nie ja uwieczniam. A co dzisiaj nagraliście dronem? A, to zaraz zobaczymy. Lądowanie na sobie. Dwa razy na drzewo. No. I te Piotr jak samą górę wszedł na Sosnę. Chciałem na Sosnę włazić tam na Wydmie do samej góry. Ja poleciałem do samego Lubiewa z powrotem i zabrakło baterii. Aha. Bo on ma automatyczne lądowanie i wraca z powrotem do domu. Ale już zabrakło baterii i wtedy tracisz kontrolę, jak brakuje zobaczcie, baterii. Zobaczcie, tutaj na wysokiej szopy mi pierdziele, nie wracam, nie zostawiam. Tam gdzie to, jakby mówicie, Wydmy. Kiedy ja pierwszy raz przyjechał, to ja od razu do Gdańska przyjechał, do pracy. Do kamery, na zdrowie. Na zdrowie. Na spotkanie. Na spotkanie. Na zdrowie. Chodź. Moje.
żyje. Za nim. Też będę szczekał. Aj, nie przepisano Magdzie piwnica. Nie mieli zaświadczenia ze spółki, że jest. Zrezygnowałem. Podałem gościa obykę. Tak, dobra, tak. Jeszcze on ma 3,317 do zobaczenia. Jeszcze blisko powinien się na szczęście. Nie oddał mi, nie chciał mi oddać. Kiedyś robiono wódkę w tych baniakach z kartofli. Sergio, teraz idziemy do muzeum Drezdenka. Tylko nie wiem, czy czynne jest. Drezdenko przed wojną było niemieckie. I mieszkali tu w większości ewangelicy. I ten duży kościół, to był kościół ewangelicki. Po wojnie, gdy tu Polska została, zrobili z niego kościół katolicki. A ten mały kościółek, to jest kościół Najświętszej Marii Panny, chyba tak. W każdym razie on i za Niemców był katolicki. Zapad na Ukrainę, tak? Chyba tam. To ja jest... byłem, a tam mego taty, centrum, to jest daleko. Mego taty siostra też tam została. Tak. Bo to kiedyś się żenili i Polak z Ukrainką nie było problemu, nie? Dopiero w tę wojnę tak się poróżnili, to tam historia, no ale, ale się z Ukraińcem ożeniła ciotka i została Polka, nie? To małżeństwa były mieszane, normalne to było. No. I też tak, nie? No, a tata tu wrócił po wojnie tu na zachód. Ciotka tam, nie? Siostra. No i siostra została bliźniacka. I tam kuzynów mamy. Tak, tak, tak. Kuzynkę, kuzynów, dwóch. No, nie po co to trzymać, nie? To czy było wynajem. Ludzie... Wynajem, ale to kiemuś nie. No, ludzie, ludzie zrobili, nie? I to, jest to też, no, warsztat jakiś. Jezu, dałaby komuś spadku chociaż, jak nie chce. Ona tu nie wróci. W
kipeczki są, takie duże kipeczki na ludzkie, to nieraz tam chodzą. U nich, i ja to zauważyłem, bo... Rzesio, ty tam wszystkie nie nagrywaj. Ich nagrywa, ja tylko to powiedziałem. Ten... U nich, jak piją piwo, ale to nie tylko na Ukrainie, też i w Rosji też, ja też mam znajomych, którzy są z Kazachstanu, tak nas pracowali. Oni muszą mieć ciągle coś... Najlepiej jakaś sucha ryba, suszona ryba. Ja muszę to stacjonować. Albo orzeszki jakieś, czy coś, zawsze musi do piwa być. Tak. No cały czas przegryzasz, tak? No i to jest takie teraz ja robię. Tak, on to robi teraz. No, to takie poważniejsze. Teraz ja... Pokaż, jaki jest katamaran. Katamaran, no to jest najwięcej i to jest pierwsza taka i to 160 i to jest chyba ona jedna będę, bo to nie robimy takie, że ma być jeszcze druga, trzecia jakaś, nie, seryjnych nie, to tylko jedna się. Jednorazowa forma. A to akurat dla kogo robiliście? Nie wiem dla kiego, ale... Na ty co studiowałeś? Jak jest jazdą w tym kierunku? Nie. Ja inżynier. Inżynier budowlany, ja budowlany. Budowlany jest geodezist. Ja pracowałem w tym, nie? Ja mogę projektować hoteli, mieszkania, budynki. Mówiłem ci tak o tym osiedlu żydowskim tam w Umaniu u nich, nie? No ja tam hotel. On projektował hotel, tak. Kierunki wszystkie, nie? Jak ty rozumiesz, ty możesz pracować normalnie i. No, rysunek techniczny. No a umiesz na kacie pracować, na komputerze? Tak. No ja ten rysunki to robię na komputerze wszystko. No bo ja na początku jak pracowałem AutoCAD. W biurze konstrukcyjnym, to na samym początku robiłem na tablicy kosłowej. No to kiedyś tak było. A później na komputerze trzeba było przejść. W CAD-zie. Bo ja też pracowałem, najpierw to było AutoCAD. A później jest taka jeszcze Revit. To później przyuczył jeszcze na Revita. Ale tam lepiej pracować. Albo ty w Odessie zazywałeś. Tak. Oj kurna, uważaj, żeby ci tej butelki nie chwyciło tam. Nie. No już tak paru takich było. No przynajmniej spalisz te. No tylko za dużo tego na raz. O Boże, coś polało. Ominąć. O Boże, tu jaki dół! A to pies Piotrek ten dół wyrył tutaj chyba, nie? No. A zapalniczka? Marysienka! Gdzie jest? Waria! Marysia! Nikę do trzech, Waria! I dzisiaj tam się wkurzę, no. A, tu zobacz, jak fajnie. Może i lepiej tutaj w tej krzesłach przystawimy przewodnictwo też, nie? No. No, no to tutaj zabieramy. Ale zjemy tam, nie? Jakie krzesła mówisz? Tamtą. No. No ale tu zjemy na tym, nie? No, na stole. Co by to mama robi się? Maria, podlewaj kwiatki. Ognisko palimy. Konie ognisko i szumiąc nie jest. Zresztą w roku śpiewaliście trochę. No. Śpiewaliśmy. Widziałaś to? Co? Widziałaś to? Tak. W zeszłym roku to dwa lata temu jeszcze w Katarzy. Widziałaś ile to ma wyświetleń na internecie? Nie. To ma prawie 2000 wyświetleń. O kurczę. I wyobraź sobie, że super. 2000 razy ktoś włączył, a oglądało po 3 osoby, po 4. No. To oglądało jaka to oglądalność, no. Kilka tysięcy ludzi obejrzało to. Super. To ma 1800 wyświetleń. No to patrz, to nawet nie, bo ja to... Ja to wtedy jeszcze jak tata żył, tak? Tak, jakby ci ze Śląska ludzie. No. Posłoń tutaj plecami kamerę. No. Kurna, znowu na wizji. Ale ja byłem, niektórzy dużo wypili.
Ja miałem takiego kaca rano, a potem miałem pociąg. Ty jak, prawie jak ten dron latałeś. No. Ale nagrałem coś. I ten. I miałem rano pociąg. I zanosiłem tutaj piasku czy błota. Mówię, no kurde, zadzwonię do Kasi, przepraszam, ale muszę lecieć. Nie pamiętam. By bałagan, nie? Nie pamiętam. Tak wiele ludzi robi bałagan, że już nie przykładam do tego wagi. Rzesiu, ty tak za dużo nie mów, bo cię nagrywają. Może to u góry, ale tam na tarasie. Tu jest no, przechylimy to. No, brzydki tam, widzę, tam Macie. Chyba już gotowe, no, nie? To co? Rzesiu! Stukamy? Zabierz aparat stąd. Stukamy się? No, no zróbmy. No jeśli możemy, nie? To stukamy się. Chodź, stukniemy się. A ty nie widziałeś w internecie tego filmu u nich? Chyba nie. To musisz zobaczyć u mnie na moim profilu. Nazywał Kasia i Piotrka. I potem jest tak, jak Grzesiu z kolegą na takiej trąbce wiśniewskiej na rogu brali. No wiesz. Dobra, to ściągasz trzeba... tą kaszankę? No, chyba. Trzeba jakieś miejsce zrobić na tą kaszankę. Takie tu, czyje to piwo jest to? To chyba twoje. To chyba jest moje piwo. To jest już wykończone. To chyba jest moje. Weź tam wróć to. Tak? No. Potem... U nas puszek się nie wywala do świetnika. Puszka ja, 25 tam. Nie, nie. Jest w każdym sklepie automat. Puszka 25 centów. Wiesz, nie? Kasia, to jedna kaszanka jest... Jedna kaszanka jest z cebulą według przepisu... To jest Łaszko? Tak. A to jest ta? Łaszka, no. Bo tu jeszcze inne koty chodziły, widziałem. To może sam siadę. Znaczy jak byliśmy z Baśką i ten. Jedna jest z cebulą według przepisu Sergieja. A ty to za długo chyba była, ale to gdzie tam. Nie, tak, bo ja był centralnie. To no. Tak, się tak, tak. Ja, a wiecie, przepis ja, rodem z Odessy. Ja nieraz z cebulą, ale ja nieraz robię, wiecie co, jeszcze jak? Z kapustą wieszoną. I za środka? To znaczy obok zabijam kapustę kiszoną. Tak? No, super jest z kapustą kiszoną. Nie próbowałem. Tak. Mam jeszcze pół beczki, to trochę się nie, już... Nie, to jest do... trochę się już zestarzała. Ona już jest do tego, już się nie nadaje. A dobra. A gdzie kupiliście kaszankę? Intermarché. Bo dobra kaszanka to jest... Ja bardzo lubię dobrą kaszankę. Wolę nieraz jak... No, ale tak mówił tam, że nie? Proszę? Najlepsze jest Trzebiczowskim. Trzebiczowskim jest tak dobra kaszana. Ale już ten Trzebiczowski nie da, nie funkcjonuje. Zamknięty. Jak nie? Zamknięty. Nie ma już go? Nie. Ale to... Ja przyniosę do, ten, do śmieci i reklamówkę. No właśnie. W Trzebiczowskim sklepie. Ale on funkcjonuje, Kasia, chyba. Nie, Piotr. To jest po prostu tak dobra kaszanka, że ja Szynko oddam za kaszankę. Ja to... A jak chyba tutaj poznałem te kaszanki, no... U nas. Ale to jest tak jak krupnia, nie, no, bo... u nas w domu takie robią, nie? Ale w sklepach takie nie sprzedają. A w Niemczech to jest Blutwurst. Tak, nie ma nic wspólnego. To nie ma kaszy. To nie ma nic wspólnego z tą kaszanką. A te, a golonka to jest kaltefisy, nie? Różnie. Heksen. O heksen to się nie spotkałem z tym określeniem. No. Ulapiłem heksen na to.
Nie jest zła. A jak, wiesz, jak to mówią na tych... Na tych tutaj z Wybrzeża, z Pomorza? No. Nie wiesz jak? No nie wiem. Przecież kiepka. A? Nie wiedziałeś? No. No to jak któryś tam chciał, któryś mi tych... Rybił. A czekaj, keczup, przynieś keczup jeszcze i musztardę? Grzesiu, przynieś keczup i musztardę. Super. Grzesiu, ty zawsze mówisz zaraz. To albo teraz, albo... Chłopaku nie ma tego... talerzy, nie? On nie będzie ja. On kaszanki nie będzie. Byście wiedzieli, co on je, to on nie je normalnych rzeczy. Wiesz co, on je? Zupę pomidorową? Z majonezem przed świeczką. Zupę pomidorową sobie chleb moczy. On ma swoją kuchnię, to jest. On ma tylko... Piękny przypadek. Pewien określony jadłospis, koniec na tym. A mi się trafiła bez cebuli. Bez cebulki? Hmm? A ja z cebulą mam. Kasinka, może takiego lekkiego jednego sobie malutkiego filonka wypijesz? Ja ten miodzik. Nie? Miodzik? Grzesiu! Polówkę sobie. Grzesiu. Polówkę. Mama zamówiła miodzik i ten, i do miodu lampkę. Tak? Idziesz po miód i po lampkę. Ukraińska wódka? No. Ja wiem, ale ja wódki nie bardzo. Grzesiu? Jutro będzie głowa bolała. Idziesz, czy ja mam pójść? Ale jak ja... Co to jest, bo nie wiem. Stypię. Jak nie pójdziesz, to wiesz, co będzie. No, a nie. Grzesiu, masz dwa wyjścia. To dobra, to ja pójdę sama. No pójdę, dobra. No i to danie, gdzie jest kopalką. No właśnie.